Dzień dobry, witam Was serdecznie z Krakowa, z Muzeum Galicja. Muzeum, w którym aktualnie siedzę i podziwiam przepiękną wystawę. Wystawę naprawdę bajkową. Niemniej jednak książki, które przyniosłam ze sobą, tak do końca bajkowe nie są. One są w pewnym sensie związane z jednym tematem, który gdzieś tam się na ich kartkach przewija. Książka pana Poteker, opowieść o panu Tadeuszu Pankiewiczu, aptekarzu, który zdecydował się pozostać na terenie krakowskiego getta. Książka, która nie jest wesoła, ale mówi bardzo wiele o tamtych nieprzyjaznych ludziom czasach. Jest tutaj książka Bombka babci Zilberstein, której akcja toczy się w starej kamienicy w Warszawie przy ulicy Stalowej, z tym, że ta Stalowa nazywa się ulicą Jaśminową w mojej książce. Kamienica, która kryje niejedną tajemnicę i historia, o jakiej powiedziała jedna z czytelniczek, która jest prawdziwym horrorem, gdzie sen zamienia się w rzeczywistość, a rzeczywistość potrafi zamienić się w sen. Ale ja, jako że zbliża się Dzień Dziecka i mam w rękach coś naprawdę jeszcze ciepłego, bardzo nowego, powiem Wam parę słów o książce Tuba i Patefon, detektywi na tropie. Jeżeli jesteście sobie w stanie wyobrazić dwójkę koszmarnych nastolatków, którzy fascynują się przygodami Sherlocka Holmesa, próbują na każdym kroku zwietrzyć aferę kryminalną, są wszędzie, przyprawiają dzielnicowego o problemy z sercem, przyprawiają swoje rodziny prawie że o załamanie nerwowe. Dwójka, chłopak i dziewczyna, którzy tropią lokalne sensacje. Powiem tyle. Akcja tej książki toczy się na krakowskich dębnikach. Są tam miejsca, do których można trafić. Większość historii jest naprawdę autentyczna. A Tuba i Patefon mieszkają na dębnikach. To właśnie oni opowiedzieli mi kilka swoich przygód i postanowiłam wykorzystać je w książce. Wyobraźcie sobie, że Tuba i Patefon albo znajdują ukryte skarby, albo pomagają ludziom, którzy mają problemy, albo natrafiają na ślady jakichś dawnych afer, dawnych problemów, choćby tak jak problem z kawiarenką pana Kranca. Trzeba zacząć od tej przeklętej kawiarenki, powiedziała babcia. Przed wojną też była tu kawiarnia. Prowadził ją Moshe Kranc z żoną. Ależ to byli mili ludzie. Ciasteczka zawsze świeże, sernik palce lizać. No i ta kawa, rozmarzyła się babcia. Co miesiąc brali u mojego męża 10 paczek świec. Specjalnie robił takie żółciutkie, jak masło. Spojrzałem na Tubę, mrugnęła i położyła palec na ustach. Zaczęła się wojna. Wszystkich Żydów zabrali do getta, tylko Moshe dalej prowadził kawiarenkę. Ale pewnego dnia zastaliśmy zamknięte drzwi. Za tydzień kawiarenka została otwarta ponownie, ale nie było w niej już pana Kranca, tylko Robakowska, wykrzyknęliśmy ze zgrozą. Tak, tylko Robakowska, powtórzyła. Wszystko było dla wszystkich jasne. Nieboszczyk przestał dostarczać świece, a ludzie przestali chodzić do kawiarenki. Bardzo smutna historia, powiedziała cicho Tuba, ale babcia podniosła w górę rękę. Nie, to jeszcze nie koniec, dzieci. Minęła wojna, ale pan Kranc nie wrócił do swojego domu. Kawiarenka została otwarta ponownie i zaczęli przychodzić do niej ludzie. Starsi przychodzili, aby powspominać dawne czasy,
Młodzi umawiali się na randki. Wrócił śmiech i światło świec i muzyka. Kawiarenka ożyła, ale nie trwało to długo. Pewnego dnia przyszła jakaś komisja i lokal zamknięto. Po roku pojawił się nowy właściciel. Znowu przyszli jacyś ludzie i lokal zamknięto, powiedziała ponuro Tuba. Babcia wstała z fotela i podreptała do kuchni. Ze stojącej na podłodze siatki wyjęła torebkę czereśni. Wsypała owoce do miski i postawiła ją na stole. Musiało minąć dużo, dużo czasu, zanim zorientowaliśmy się, że wszystko to sprawka Robakowskiej. Że nienawidzi tych, którym się powodzi i tych, którzy są lubiani przez ludzi. Że zniszczy każdego, kto ośmieli się być szczęśliwy. Staruszka zakończyła swoją opowieść. Paskudne, powiedziałem. Ano, paskudne, babcia spojrzała na zegar. Czy to nie jest ta godzina, kiedy powinniście być już w domu? Powinniśmy, odpowiedziała Tuba. Dobranoc, pani. To jest zaledwie początek jednej z przygód, jaką będą mieli nasi młodzi detektywi. Tak jak mówiłam, większość tych historii wydarzyła się naprawdę i na Dębnikach mieszkają ludzie, którzy opowiedzieliby je wam od swojej strony, od strony swoich rodzin, dorzuciliby pewnie nie jeden szczegół. Tak czy siak, jeżeli ktoś szuka guza, tego guza z pewnością znajdzie. Jeżeli ktoś szuka przygód, z pewnością znajdzie tą największą. Tuba i Patefon znaleźli. Naprawdę udało się im schwytać groźnego przestępcę. Ale nie będę wam o tym opowiadać. Żeby dowiedzieć się, kim on był, jak do tego doszło, musicie przeczytać tą książkę. Polecam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w Żydowskim Muzeum Galicja. Jesteśmy w tej chwili na wystawie Szancer, wyobraź sobie. I znajdujemy się w takiej bardzo szczególnej części tej wystawy, ponieważ tutaj zaaranżowaliśmy pracownię artysty. Pracownię, w której możemy podziwiać oryginalne ilustracje stworzone przez Jana Marcina Szancera, a za mną w gablotce znajdują się stare wydania książek z lat 50., 60., 70., klasyki literatury dziecięcej, zilustrowanej właśnie przez bohatera naszej wystawy, przez Jana Marcina Szancera. Wystawę Szancer, wyobraź sobie, można zwiedzać u nas jeszcze do połowy lipca tego roku, więc bardzo serdecznie zapraszam do muzeum, i dużych, i małych. Muzeum jest otwarte przez 7 dni w tygodniu, więc właściwie każdego dnia można do nas przyjść, żeby zobaczyć wystawę, żeby wejść w ten niezwykły świat baśni, w niezwykły świat wyobraźni. Oprócz tego w wystawie towarzyszą wydarzenia kulturalne, programy edukacyjne. Stworzyliśmy program warsztatów opartych na biografii Jana Marcina Szancera, na jego twórczości, ale też na twórczości jego przyjaciół Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Na takie warsztaty można przyjść do nas do muzeum, ale jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie się u nas zjawić, to można je zamówić także online, ponieważ wszystkie zajęcia edukacyjne związane z tą wystawą prowadzimy także zdalnie przez internet. Oprócz tego będzie się u nas bardzo dużo działo w czasie zbliżającego się Festiwalu Kultury Żydowskiej na przełomie czerwca i lipca. Planujemy cały szereg wydarzeń dla dzieci. Między innymi przez kilka dni w czasie Festiwalu Kultury Żydowskiej będziemy oprowadzać właśnie po tej wystawie. Więc zachęcam do śledzenia naszego programu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą możemy zaproponować, to udział w drugiej edycji wystawy dziecięcej. Wasze prace mogą znaleźć się w naszej oficynie wyobraźni. Chcielibyśmy zachęcić was do wyobrażania sobie, wymyślania różnych niesamowitych historii, a kiedy już stworzycie taką własną, fantastyczną opowieść, do zilustrowania jej. I na wasze prace czekamy do 30 czerwca. Można albo przynieść je do nas osobiście, albo wysłać je pocztą. W każdym razie wszystkie te prace znajdą się na wystawie w oficynie wyobraźni. Ta wystawa pozwoli nam pozostać na dłużej w świecie Jana Marcina Szancera, w świecie baśni i wyobraźni, ponieważ o ile wystawa poświęcona Szancerowi będzie u nas tylko do połowy lipca, to oficyna wyobraźni zostanie otwarta na przełomie lipca i sierpnia.
Bardzo zachęcam do wizyt w muzeum, zarówno tych realnych, jak i wirtualnych, i do śledzenia naszego programu.